Witam Państwa bardzo serdecznie z meczu na szczycie Dobrońskiej Ligi Piłki Siatkowej pomiędzy zespołami olsztyńskim Bimbier Team a naszym dobromiejskim Autohandel. Zespoły, które do tej pory nie przegrały meczu w rundzie rewanżowej, dzisiaj stają naprzeciwko siebie i spodziewamy się bardzo ciekawego widowiska sportowego. Mamy 23 lutego, piątą kolejkę rundy rewanżowej. Na zagrywce rozgrywający zespołu Bimbier Team Jagodziński Arek z numerem 5. Zespoły przyjechały, no może w nie najsilniejszych składach, ale bardzo zmobilizowane do tej potyczki. Także, tak jak mówiłem, spodziewamy się bardzo ciekawego meczu, pełnego emocji. Na zagrywce w zespole Autohandlu Fidrysiak Jacek, ładnie zagrał i pięknie, pięknie rolka Daniel ze środka, skuteczny atak i po jeden. Początek troszkę nerwowy, ale to zwykle tak właśnie w takich meczach bywa. Zawodnik młodszego pokolenia Maciej Mozor, bardzo uzdolniony, grał w naszej lidze już piąty rok w tym zespole. Czasami grał na pozycji libero, dzisiaj gra na pozycji rozgrywającego. No i taka piłka niczyja, a było dwóch zawodników przy samej piłce i 2-1 dla Maciej Mozol. Warto to nazwisko zapamiętać, chłopak bardzo wszechstronnie uzdolniony siatkarsko. Michał Bakuła, tym razem pan Michał nie pozostawił złudzeń, silne uderzenie po bloku i mamy po dwa. I on na zagrywce. Minimalnie autowa piłka w zespole gości, można powiedzieć, mamy na libero Jarka Karpińskiego, a w zespole Autohandlu mamy trzech zawodników na rezerwie. Kozłowski, bardzo ładne uderzenie, po prostej pana Mariusza i mamy po trzy. Na środek wchodzi Koszewski Kamil, środkowy, obok Kozłowski Mariusz i Walerzak w zespole Autohandlu. Złe rozegranie, ale i skończyło się przejściem pod siatką Bartka Łukasiaka i mamy po punkt przewagi dla zespołu dobromiejskiego. Na zagrywce Dariusz Czaplewicz, środkowy zespołu Autohandel. Mozol niedokładnie. Bartek Łukasiak w siatkę i mamy piąty punkt dla zespołu Autohandel. Dobra zagrywka. Złe było nagranie piłki, teraz bardzo ładnie odebrał to Karpiński. No i troszkę zabrakło. Piłka uderzyła pana Fidrysiaka Jacka w brzuch i niestety punkt dla zespołu z Olsztyna. Na zagrywce kapitan zespołu Bartek Łukasiak, który od początku tą drużynę prowadzi. Kozłowski troszkę niedokładnie, on zbija. Ładna obrona. Piękny obrony z numerem 9, bardzo ładnej akcji Mankow Andrzej. No i Walerzak po prostej, Wałt i mamy 6-4. W
Walerzak zagrywa. Dobrze Mozol. I druga linia. Ale niestety Bartek nie zakrył. Nie ściągnął piłki w dół i mamy punkt 7 dla Autohandlu. Walerzak na zagrywce. Ma bardzo trudne zagrywki flopujące. Bardzo kąśliwe, którymi zdobywa dużo punktów właśnie ale tym razem przesadził. Wyrzucił piłkę w aut. Si 7 do 5 zagrywa pan Mankow Andrzej z numerem 9. Szczęśliwa obrona piłki zespołu. No, Maciej Mozol w pięknym ataku na 6 do 7. I po raz kolejny Andrzej Mankow. Dobrze. Pojechał z kopotami. I Bakuła, ale Mankow dobrze. I Mozol. Bardzo ładnie Bakuła tą piłkę odebrał. Kozłowski, ale sprytnie. Lekko. Wszyscy się spodziewali silnego uderzenia. To było bardzo ładnie placowane w sam środek. I nikt tej piłki nie był w stanie obronić. I Mariusz Kozłowski zagrywa. Dobrze zagrał, ale Mozol pięknie zagrał w punkt i Bartek. Niestety po raz kolejny pan Bartek w siatkę należy do zawodników bardzo impulsywnych, także niepowodzenia go czasami mogą wywalić z równowagi. Dobrze. No, za trzecim razem Maciej Mozol został zablokowany. 10 do 6 rośnie przewaga Autohandlu. Kozłowski ładnie. No. Libero. Nie był w stanie Jarek Karpiński tej piłki odebrać. Była odchodząca. Cały czas odchodziła do linii bocznej i nie zdążył za nią Jarek Karpiński. Punkt 11. No, także proszę Państwa, przewaga naszych zawodników się zarysowuje. Ponad. No, tym razem Jarek w punkt. Ale bardzo ładnie Wojtek Pałejko. Dobrze, dobrze. No niestety. Wszystko było zgodnie z przepisami. Nie było żadnego błędu, także mamy 7 do 11. Widzieli Państwo emocjonujący moment tej akcji. Z numerem 1 pan Bogdański Grzegorz, rozgrywający. Ale ładnie, piękna akcja. Koszewski Kamień, potencjalny środkowy, tym razem ze skrzydła pokazał swoją klasę. Zawodnik z Olsztyna. I on na zagrywce. Dobrze zagrał, dobrze zagrał. Tak jest. No. Te flopujące zagrywki coraz więcej trudności sprawiają zawodnikom z Olsztyna. Kolejna, tym razem dosyć szczęśliwa, bo po taśmie 14 do 7. Tym razem na palce. Zablokowany Mozol i Michał Bakuła dopełnia dzieła i mamy 15 do 7. Spodziewaliśmy się bardziej wyrównanego meczu, proszę Państwa. No, parę błędów Bartka Łukasiaka w ataku jednak zrobiły swoje. Koszewski Kamil zagrywa.
kolejna trudna zagrywka. Ale to można powiedzieć też, że szczęście dopisuje zawodnikom dobromiejskim. Widzą Państwo czas dla zespołu z Olsztyna. Dobromiejszczanie zadowoleni. W zespole dobromiejskim grają, proszę Państwa, Czaplewicz Dariusz na środku, Kozłowski Mariusz skrzydłowy odbierający, Pałejko Wojciech w odbiorze, Bursa Arek środek ataku, Walerzak Marcin skrzydłowy, Głowacz Artur w odbiorze, Bakuła Michał odbiór atak, Fidrysiak Jacek rozegranie i Koszewski Kamil środek. W tej chwili na rezerwie są Arek Bursa, Wojtek Pałejko, który wchodzi na libero i Artur Głowacz. Zagrywa Kamil Koszewski po raz czwarty. No i można powiedzieć trzecia z zagrywki, proszę Państwa. Bardzo trudne zagrywki flopujące Kamila Koszewskiego. 17 do 7. Bardzo wysokie prowadzenie. Dobrze Bartek Łukasiak. No i rolka ze środka. Na razie bezbłędny. Drugi piękny atak pana Daniela z numerem 2. No, ale dopiero 8 punkt z zespołu olsztyńskiego. Piątka Arek Jagodziński. Lekko, ale bardzo kończliwie. No, proszę Państwa, Michał Bakuła zablokowany. Miał ostry kąt, jednak koledzy z Olsztyna postawili bloki. Zdobyli przez 69 punkt. Ale Jagodziński, Bakuła palcami. No, Walerzak Marcin tym razem się nie popisał. Bakuła źle. Dobrze Jarek Karpiński. Ale złe to było nagranie. Oj. Michał Bakuła na pojedynczym bloku radzi sobie doskonale. 18 do 10. Duża przewaga autohandlu. I pan Fidrysiak Jacek, który dzisiaj zastępuje Przemka Polechońskiego, który jest chory. No, Bartek dzisiaj nie ma swego dnia. Bartek Łukasiak po raz kolejny nie zdobywa punktu dla swojego zespołu, tylko dla przeciwników. Bo jego trzeci, czwarty punkt, który oddaje. Dobrze. I rolka, tak jest. Najbardziej skuteczny zawodnik, trzy ataki, trzy skuteczne. Daniel Rolka z numerem 2. Maciej Mozol zagrywa. Minimalnie niecelnie. Wejścia do 11, proszę Państwa. Michał Bakuła na pewno wysoko i na pewno silnie. No ale niestety niecelnie. Punkt 12. Dla Olsztyjan. Kolejny błąd w zagrywce. I Dariusz Czaplejewicz. Z numerem 1 zablokowany Bogdański Grzegorz.
Tym razem dobrze się złożył do uderzenia, ale nie trafił w boisko. I 23-12. Bartek Łukasiak zatrzymany po raz kolejny. Jeszcze szczelny blok Kozłowskiego i Koszewskiego. Bardzo ładny blok. Dobrze, zagrał to. Dobrze. Kozłowski. Tak jest. Po długim skosie nad blokiem i proszę Państwa 25-12. Zdecydowanie zwycięstwo autohandlu w secie pierwszym z Bimbrem Team Olsztyn. 1-0 dla autohandlu. Proszę Państwa, set drugi, 11-10 dla zespołu olsztyńskiego. Bardzo dobra gra obu zespołów w tym fragmencie meczu. Bardzo ładne akcje obrony, nawet takie bardzo efektowne i składne akcje. Teraz, jak Państwo widzą, Kozłowski. O, bronią się koledzy bardzo mocno. Szkoda. Wojtek Pajko pomylił się, myślał, że piłka wyszła poza antenką i dlatego ją złapał. No, sędzia twierdzi, że jednak wszystko było prawidłowo. I 12 punkt dla zespołu olsztyńskiego. Gra się rozkręciła, jak Państwo widzą, zawodnicy również troszkę dyskutują, bo jest sporo emocji w drugim secie. 12-10 i Maciej Mozol zagrywa. Dobrze, Pajko, w punkt. No i oczywiście Dariusz Czaplewicz, jak nie uderzy, to kiwnie i zawsze. I z reguły zdobywa punkt dla swojego zespołu. Silny punkt zespołu Dobromiejskiego. I on na zagrywce. Dobrze. Bardzo ładnie, tym razem z numerem 9, pan Mankow Andrzej. Jak Państwo widzą, zespół olsztyński to taka mieszanka rutyn z młodością. Mamy dwóch studentów, Maćka Mozola i Jarka Karpińskiego. Pozostali są zawodnikami pracującymi. Wszyscy ci zawodnicy grają w olsztyńskiej lidze siatkówki amatorskiej w różnych zespołach. A zbierają się na mecze naszej ligi. Raz w tygodniu przyjeżdżają już od 4 lat. W zespole olsztyńskim też brakuje wielu zawodników. Może dobrze. No i Kozłowski też dobrze. 12-14, przewaga olsztynian się utrzymuje dwupunktowa w dalszym ciągu. Natomiast w zespole dobromiejskim brakuje no, pana Przemka Polochowskiego, ale równie dobrze dzisiaj rozgrywa pan Jacek Fidrysiak. Bardzo ładnie rolka. Jeszcze w tym meczu pan Rolka nie pomylił ze środka, tak jak Dariusz Czaplejewicz w zespole dobromiejskim. I Bartek Łukasia, który próbuje przełamać swoją niemoc. Dobrze, bardzo ładnie zagrał, ale piękna obrona Kozłowskiego. Mozol. No, piękna akcja Maćka Mozola. Widzieli Państwo z drugiej linii. Opóźniony atak, skuteczny pana Maćka. Ksywa Mozolek, jak Państwo widzą. Bartek Łukasik, Łukasiak, przepraszam, minimalny aut. No już był pan Bartek blisko. I Mariusz Kozłowski. Mozol. O, proszę. Ale Wojtek Pałejko na takie sztuczki się nie daje nabrać.
i bardzo ładny atak. Mankowa Andrzeja. No w tym secie, proszę Państwa, Olsztyniacy jak, no, nabrali właściwego tempa gry przede wszystkim i robią mniej błędów. Ale tak to w siatkówce, proszę Państwa, jest. Kiedy się wygrywa łatwo pierwszego seta, to drugi set jest dużo trudniej się skoncentrować i często wynik jest odwrotny. Dobrze Mankow, ale o, tak jest. No w tym fragmencie gry Mankow, który chyba jest najlepszym zawodnikiem olsztyńskim. On zagrywa 5 punktów przewagi Olsztynian. Też ładnie, ale Michał Bakowa bardzo ładnie. Walerzak, no miał piłkę źle dograną. No i rolka, proszę Państwa. Daniel Rolka dzisiaj pokazuje doskonałą grę na środku i pierwsza piłka i pierwszy czas dla zespołu dobromiejskiego. Mecz sędziuje, proszę Państwa, pan Mieczysław Rosicka, który sędziuje tutaj na hali przy ulicy Garnizonowej wszystkie mecze. Natomiast mecze są też rozgrywane w sali powiatowej przy ulicy Fabrycznej. Tam natomiast sędziuje pan Jarosław Ustianowski. Jak Państwu powiedziałem, mam już piątą kolejkę rundy rewanżowej. Zespół wczoraj, czyli 22 lutego, tu się odbyły dwa mecze w tej hali i dwa długie, pięciosetowe pojedynki, bardzo wyczerpujące. Orły wygrały z Lasami 3-2, natomiast Team Kresowa Górowo wygrał 3-2 z Strefą Fitness, mimo że młodzi zawodnicy dobromiejscy mogli ten mecz spokojnie wygrać 3-1. No, nie gorszy Kamil Korzewski z ataku ze środka, Państwo widzieli, swoboda, luz i dynamika w jego wykonaniu i 14 punkt dla zespołu dobromiejskiego. Dzisiaj na sali przy ulicy Fabrycznej odbywają się dwa mecze. Do tej pory Węglosz-Lidzbark, bardzo ciekawy mecz z AKS-em Kormoran. Węglosz Lidzbarski przegrał 3-1. Bakuła. Bartek Łukasiak w siatkę. 19-15. I Kamil Koszewski zagrywa. Dobrze Mozoł. Ale teraz źle zagrał tą piłkę rozgrywający dla Rolki. Bardzo ładny atak Michała Bakuły, ale blok był odchylony. I dlatego piłka wpadła po stronie Olsztynian. Kamil Koszewski. Dobrze Karpiński, w punkt. No, tym razem już po raz drugi nie udało się dla Daniela Rolki zbić, ale za to pięknym uderzeniem popisał się Maciej Mozol. Długo wisiał w powietrzu, blok opadał i w ten sposób piłka została przez blok ściągnięta na stronę do miejsca. Mamy 20-16. Daniel Rolka dobrze zagrał, ale trudna zagrywka flopująca. Pan Mariusz jej nie zdołał opanować. 21-16. Przypomnę, oba zespoły niepokonane w rundzie rewanżowej, a mam już piątą kolejkę. Aj, niedobrze Daniel Rolka obniża swoją wartość tego jako gracza właśnie ze wszystkimi zagrywkami. Chyba jego druga, trzecia zagrywka zepsuta. No i Jacek Fidrysiak gra też w zespołach olsztyńskich, w lidze olsztyńskiej. No walka na siatce, widzieli Państwo, Walerzak lekko, dobrze Bartek. No i Maciej Mozolek zdobywa punkt 22.
robi się coraz ciekawiej w tym meczu, jakby do wymieszczania troszkę zdekoncentrowani lekko, ale zaraz zobaczymy, jak będzie końcówka. No 5 punktów przewagi ze zespołu Olsztyńskiego. To już jest dużo w tym fragmencie seta. 22 do 17. I z numerem 5 Jagodziński Arek zagrywa. Kozłowski musiał ale no bardzo ładna akcja. Instynktowne odbicie Jacka Fidrysiaka. I szczęśliwie zakończył Marcin Walerzak. Dobry atak w tej chwili w zespole dolnomiejskim. Kozłowski, Walerzak i Czaplejewicz. Ataki, dobry blok. Czyli dobył sobie z przodu. Dobrze. No, tym razem Bartek. Łukasiak przypomina, jak się zbija skutecznie i bardzo ładnie po prostej. Zdobywa 23 punkt. Maciej Mozol. Dobrze zagrał, tak? Piękna zagrywka. Trudne zagranie, nie do odbioru. 24 do 18 i pierwsza piłka setowa w secie drugim dla Olsztyjan. No, tym razem Kozłowski w punkt i on uderza. Tak jest. Na pojedynczym bloku pan Mariusz nie ma żadnego kłopotu. I dochodzi na środek Koszewski do zespołu Dobryńskiego. A zagrywa Marcin Czaplejewicz. Dobrze Karpiński. No i po bloku Bartek Łukasiak kończy set drugi, proszę Państwa, 24 do 19. Mecz się wyrównał 1 do 1 w meczu Autohandel Wimber Team Olsztyn. Uderzenie na początku trzeciego seta. Walerzak, czysta siatka, ale niestety piłka poszła w aut. Nie zamknął ręki pan Marcin i niestety 2. W tej chwili jest 1 do 1 dla 2-0, przepraszam, dla zespołu Olsztyńskiego. W setach 1 do 1. Dobrze Kozłowski i Bakuła. Wyblok, Mozolek bardzo ładnie. No i Maciej Mozolek zdobywa punkt trzeci, 3-0 dla Wimber Team Olsztyn. Rozgrywający. Ładnie zagrał. Kozłowski uderza. Bardzo ładnie Karpiński. No i przebił się z numerem 1 pan Bogdański Grzegorz. Zespół Dobromiejski Państwo widzą na swoich ekranie. Autohandel wygrał w rundzie rewanżowej z takimi zespołami jak